Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, w niedzielę 6 października. Dzisiaj usłyszymy w liturgii słowa z Ewangelii według świętego Marka. Jest to rozdział 10, a wersety od 2 do 16. Posłuchajmy. Do Jezusa przybyli niektórzy Pruszim i usiłowali podejść Go, pytając: czy Tora zezwala mężczyźnie rozejść się z żoną? Odparł: co nakazał wam Mosze? Powiedzieli: Mosze pozwolił mężczyźnie wręczyć żonie get i rozejść się z nią. Ale Jeszua rzekł do nich: dla was napisał to przykazanie ze względu na zatwardziałość waszych serc. Jednak na początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyznom i kobietom. Z tego powodu mężczyzna opuści swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i tych dwoje stanie się jednym ciałem. A zatem nie są już dwojgiem, ale jednym. Nikt zatem nie powinien rozdzielać tego, co Bóg złączył. Kiedy znowu byli w domu, Talmidim zapytali go o to. Powiedział im: kto oddala swoją żonę i poślubia inną kobietę, popełnia cudzołóstwo przeciwko swej żonie. A jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę, ona również popełnia cudzołóstwo. Ludzie przyprowadzali do niego dzieci, aby ich dotknął, ale Talmidim ganili ich. Lecz gdy Jeszua to zobaczył, rozgniewał się i powiedział im: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie powstrzymujcie ich, bo Królestwo Boże należy do takich jak one. Otóż to, mówię wam, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I wziął je w ramiona, kładł na nich ręce i czynił nad nimi brachem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, dzisiaj można by powiedzieć, że to Słowo Boże jest Ewangelią o rodzinie, o mężczyźnie, kobiecie i ich dzieciach. Bo każde dziecko jest jakiejś matki, jakiegoś ojca. Więc to jest dzisiaj bardzo taka krótka lekcja, co mają robić małżonkowie i co mają robić rodzice, no oczywiście w kontekście swoich dzieci. Po pierwsze, małżonkowie mają być ze sobą. Jeszcze raz to jest przypomniane, Pan Jezus tutaj powołuje się na Torę, powołuje się na Księgę Powtórzonego Prawa i dwa razy na Księgę Rodzaju, mówiąc o tym, że Bóg, wolą Boga Ojca, wolą Boga Stwórcy jest to, żeby mężczyzna i kobieta byli razem. I nikt nie ma prawa nakazywać, radzić komuś, żeby się rozszedł. Dlatego, że myśmy się już wypalili, jak niektórzy mówią, albo przestałam Cię kochać, czy przestałem Cię kochać. Jest to bardzo niebezpieczne myślenie dzisiaj, bo Pana Jezusa nie obchodzą te pytania, że no Mojżesz pozwolił dać get i rozejść się. To get to był taki list, dokument rozwodowy, czyli jakby on go podpisywał, ten mężczyzna, i dawał go żonie i powiedział: tak, masz tutaj certyfikat, że jesteś wolna, ja cię zwalniam z tych zaślubin, które uczyniliśmy. I Pan Jezus im mówi bardzo prosto. Dlaczego tak Mojżesz napisał? Bo macie twarde serca, bo byliście bardzo zamknięci, jak kamień, zatwardziały wasze serca, nic tam nie trafiało. Dlatego pozwolił, zgodził się, bo poniekąd wywarliście na Mojżeszu takie prawo. Ale tak nie było na początku stworzenia. Boga interesuje Jezusa i przypomina to swoim uczniom, przypomina to też ludziom, że nie interesują go jakieś ludzkie interpretacje, nawet Mojżesza,
który był jakby jego sługą Bożym. To Mojżesz przecież czynił tak wiele dla Pana Boga, ale nawet ten sam Mojżesz uległ zatwardziałości serc ludzi. Dzisiaj powoli próbuje się również też doprowadzić do tego, żeby współcześni hierarchowie, biskupi, papież, żeby doprowadzili przez zatwardziałość ludzkich serc, doprowadzili do tego, że można w Kościele się na kilka sposobów rozchodzić i potem znowu się łączyć i mówić, no nic się nie stało, tak się już dzieje na zgniłym moralnie Zachodzie. Przepraszam za takie słowo, ale w kontekście dzisiejszej Ewangelii, no niestety ono jest bardzo prawdziwe. Kiedy biskupi mówią, że można się rozwodzić, to niczym się nie różnią właśnie od tego, co Pan Jezus dzisiaj powiedział, że zatwardziałe są wasze serca. Zatwardziałe są wasze serca. Bo na początku tak nie było, bo to nie jest wolą Stwórcy. Jakiś czas temu spotkałem pewne małżeństwo, które się rozeszło i widziałem ból jednego ze współmałżonków, bo właśnie ta druga osoba powiedziała, że no ja się wyprowadzam, bo po prostu się wyprowadzam. Jedno dziecko zostało wzięte, drugie zostało zabrane, jedno przy jednym rodzicu, drugie przy drugim rodzicu. I widziałem smutek tych ludzi, smutek tych, którzy zostali opuszczeni. Rodzic i dziecko. Jak ogromny ból towarzyszy rodzinom, dzieciom, tu szczególnie, które zostają postawione w takiej ogromnie, skrajnie trudnej sytuacji. Psychologowie mówią wprost, ci oczywiście uczciwsi, że rozwód rodziców ma gorsze konsekwencje w życiu dziecka niż śmierć jednego z nich. Że dzieci to tak przeżywają, że matka czy ojciec opuszczają tą stronę, ten dom, że już nie mają tego jednego domu, tego jednego miejsca, tego gniazda, w którym mogą być, że to jest tak trudne przeżycie dla dziecka. Dlaczego mama to zrobiła? Dlaczego tata to zrobił? Dlaczego nie możemy być jedną rodziną? Że ty, mamo, i ty, tato, jesteście razem. Że widzę, że się kochacie. Tak, są też problemy, bo przecież nie jesteśmy świętymi rodzinami. Ale jest ten dom. Jest to, gdzie to dziecko ma to serce na pół. Dla mamy i dla taty jest ono jakby ciągle w tym jednym domu, a nie, że dwa domy sobie stworzymy teraz dziecku, pół tygodnia w tym, pół tygodnia w tym, tu jest taka pani, którą nazywaj ciocia, mama dwa, mama trzy, nie wiem, tu jest taki tato, którego nazywaj wujek, mów mu po imieniu, cokolwiek, ale my dalej jesteśmy dziecko rodziną. No tego się nie da tak prosto powiedzieć dzieciom, tak wmówić, że mamusia i tatuś chcą być szczęśliwi, no a ty musisz się jakoś w tym odnaleźć. Okrutne to jest, naprawdę. Dlatego, kochani, no słuchajmy tej Ewangelii. To nie jest jakieś takie podejście, nie wiem, starodawnego prawa, które sobie ustanowił papież Ludwik XVII i my się teraz tego trzymamy tak kurczowo, bo ten Ludwik XVII nam to nakazał w 1235, a dzisiaj się czasy zmieniły. Słyszeliśmy Ewangelię. Przybyli faryzeusze i usiłowali go podejść. W Ewangelii nic nie jest przypadkowo napisane. Podejść Jezusa, jeśli to samo słowo, ktoś próbuje podejść, nie uczciwie zapytać, nie wiem, szukać prawdy, podejść. Dzisiaj wielu próbuje podejść naukę o nierozerwalności małżeństwa, o wierności, o jednym i nierozerwalnym
związku sakramentalnym. Wielu próbuje podejść. To powiedz uczciwie, że próbujesz podejść. Nawet jeśli za chwilę tutaj przeczytamy inne komentarze mówiące, że a to tak, a to nie tak, a to w ogóle ksiądz jest jakiś taki nie wiadomo kim. To powiedz uczciwie, próbuję podejść naukę Bożą. Próbuję podejść. Bądź uczciwy w tym przed sobą. Bo Słowo Boże mówi wprost. Na początku, powtarza to dzisiaj Jezus, stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. A nie mężczyzną i mężczyzną, kobietą i kobietą, którzy się mają łączyć i pan Rafał T. w takim czy innym mieście powie, że on sam jest rad, jak będzie udzielał ślubów tym parom kobiety i kobiety, pana i pani, i pana i pana. No to człowieku błądzisz. Totalnie błądzisz, a my jak ślepe owce nie idźmy za tą pseudo-nowoczesnością prowadzącą do przepaści. Uczynił ich mężczyzną i kobietą. Z tego powodu mężczyzna opuści swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, która jest kobietą, i tych dwoje stanie się jednym ciałem. A zatem nie są już dwojgiem, ale jednym. Nikt zatem nie ma prawa, nie powinien rozdzielać tego, co Bóg złączył. Kochani, i potem Pan Jezus dopowiada znowu jeszcze raz to tłumaczy. Kto oddala swoją żonę, poślubia inną kobietę, popełnia cudzołóstwo. Cudzołóstwo to które z przykazań? Szóste przykazanie. Pan Jezus więcej dopowiedział. Każdy, kto pożądliwie patrzy na inną kobietę, która nie jest jego żoną, popełnia cudzołóstwo. Nie w tej dzisiejszej Ewangelii, w innym miejscu to powiedział. Nie tylko zdrada z prostytutką na ulicy, tylko zdrada, jeśli nawet w pornografii grzebiesz, a jesteś mężem jednej żony, czy zdrada, jeśli sobie z jakimś tam swoim kolegą z pracy rozmawiasz, jako taka jego koleżanka i się czubisz do niego, jest to zdrada. Nie zdrada fizyczna, seksualna, ale zdrada mentalna. Zdrada psychiczna i z tego się trzeba spowiadać. Jeśli chcecie być uczciwi wobec siebie, jeśli chcecie też być uczciwi przede wszystkim przed Panem Bogiem. Bo jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę, proste zdanie, czy nie rozumiemy języka polskiego? Zresztą w innych językach można sobie to też przetłumaczyć, brzmi kropka w kropkę tak samo. Również popełnia cudzołóstwo. I nawet nie wiadomo, gdyby ile jeszcze wymyślono tłumaczeń protestanckich, jakichś innych, że tam jednak to Pan Jezus tak nie powiedział, bo to było inaczej, to zawsze odsyłam do profesora Chrostowskiego, księdza, który zna języki biblijne, tak jak język polski, potrafi nimi się posługiwać, aramejskim, hebrajskim, greckim, to odsyłam do niego, bo on zna w oryginale i te tłumaczenia, które są też podpisywane często przez niego, bo jest to światowej klasy biblista, który podpisuje się pod tłumaczeniami na języki ojczyste, brzmią właśnie w ten sposób, a nie w żaden inny. Kto poślubia innego mężczyznę, że ona się rozwodzi z mężem, popełnia cudzołóstwo, po prostu grzeszysz. No uznajmy to, tak? Są takie sytuacje, więc po prostu żałujmy, pokutujmy, że tak jest i prośmy Boga, może to się uda naprawić, a nie próbujmy podejść Pana Jezusa i wmówić Mu, że my mamy lepszy przepis na małżeństwa, na rodzinę, my mamy lepszy przepis. Już nie będę mówił o błogosławieństwie dzieci, ale to się dotyczy sprawa też rodziców, by przyprowadzać dzieci do błogosławieństwa. Nie będziecie przyprowadzać dzieci do błogosławieństwa, będziecie doświadczali skutków przekleństwa. Bo pamiętajcie, że przekleństwo jest na świecie i wasze dzieci są atakowane przekleństwem, oby nie w rodzinach, ale nie tylko w rodzinach się przeklina dzieci. W wielu miejscach się dzieci przeklina. Więc jeśli nie będziecie prowadzili dzieci do błogosławieństwa, to będziecie doświadczali skutków przekleństwa. I to jest o wiele boleśniejszy widok niż rzecz jasna, kiedy widzi się dziecko, które wzrasta w błogosławieństwie Bożym. Kochani, zawsze wybór należy do nas. My, Kościół, Słowo Boże tylko głosimy, takie jak je przekazał nam Chrystus, który jest Bogiem i Zbawicielem.
A co wy z tym zrobicie, każdy z nas, zależy od ciebie. Wybór po naszej stronie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję wam za to spotkanie. Życzę wam dobrej, pięknej niedzieli, zwłaszcza jeśli jesteście w sakramentalnym związku, to dbajcie o siebie. Niedziela to też jest powód tego, żeby się wtulić w siebie wzajemnie, zająć wzajemnymi różnymi potrzebami, które macie jako żona, jako mąż. Nie, że ja je mam, tylko jakie ma potrzeby i mój mąż, czy moja żona, czego on ode mnie oczekuje, czy jemu, jej jest ze mną dzisiaj dobrze, czy ta niedziela ze względu na mnie będzie dobrze przeżyta, bo taką dzisiaj stworzę atmosferę wokół naszej rodziny, wokół małżeństwa. To są właśnie już bardzo konkretne teraz wasze decyzje. Niech to będzie piękna, błogosławiona niedziela. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.